Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was coś specjalnego, bo to jest haul zakupowy z Shein. Jest to strona, którą myślę, że prawie wszyscy znają lub chociaż słyszeli, a większość z Was na pewno też kupowała coś na tej stronie. I ja zamówiłam sobie 5 rzeczy, dokładnie to 4 różne, a jedną rzecz zamówiłam w 2 rozmiarach, bo było to dla mnie ważne, żeby właśnie była dopasowana, więc to też fajnie pokazuje. Ja myślałam, a to zresztą powiem Wam przy tym, jak już będę mierzyć tą rzecz, więc dzisiaj sobie to trochę poprzymierzamy, popokazuję Wam i będziemy porównywać właśnie, czy to, co zamówiłam, będzie takie samo jak to, co do mnie przyszło. Omówimy sobie jakość tych rzeczy, omówimy sobie materiały tych rzeczy, więc przechodzimy do meritum. Jeżeli chodzi w ogóle o moje zamówienie, to zamówiłam sobie taką sukienkę czarną z takim cekinowym topem i kosztowała ona 98 zł na stronie i właśnie to jest ta rzecz, którą zamówiłam w 2 rozmiarach, w SC i w MC i ja Wam pokażę też zaraz, jak to będzie na mnie się prezentowało. Kolejną rzeczą, którą sobie zamówiłam, to czarny taki długi płaszcz, zobaczcie, tak się on prezentuje i kosztuje on 145 zł na stronie. I zobaczymy, czy taki przyszedł, jak tu jest na zdjęciach. Kolejna rzecz, jaką sobie zamówiłam, to jest kolejny płaszcz, tym razem taki w panterkę i on teraz jest w promocji, przeceniony ze 117 zł na 63 zł. Ciekawie bardzo wyglądał, dlatego mnie to skusiło. I też zaraz będziemy mu się lepiej przyglądać. I jeszcze została nam ostatnia rzecz. Jest to taka srebrna sukienka z cekinów. Zamówiłam sobie ją, bo miałam teraz urodziny i wiecie, ja jestem z stycznia, więc za taki czas karnawału, więc myślałam, że jest idealna właśnie na taką okazję i ona kosztuje 104 zł 24 grosze. Dobra, więc wiemy już, jak to wyglądało na stronie i przechodzimy do tego, ile to wszystko trwało. W ogóle złożyłam zamówienie i żeby ono dotarło już do mnie, to zajęło około tydzień, max półtora, bo wiecie, zależy jak tam weekendy popadły, więc naprawdę szybko to wszystko przyszło. Przyszło zapakowane w takie worki i każda rzecz była w oddzielnym, ale ja już sobie to wrzuciłam do jednego, żeby mieć wszystko w jednym miejscu idealnie na vloga. Więc bierzemy się za otwieranie tego wielkiego worka i wyjmujemy pierwszą rzecz. Jest to ten czarny płaszczyk. Na stronie wygląda tak w miarę porządnie, tak? Mamy wrażenie, że jest taki, wiecie, grubszy, że na pewno ma jakąś tam podszewkę i będziemy dali radę chodzić w nim w zimie. Natomiast ten płaszcz, zobaczcie, on, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale on nie ma tu żadnej podszewki. Jest tak jakby z jednej warstwy materiału, która przypomina taką, teraz obecnie są modne takie koszule, które są takie grube, można chodzić w nich na dwór, ale też, tak wiecie, pod kurtkę. I właśnie to jest z takiego materiału, taki trochę filc. I tak się on prezentuje pod spodem, więc jest jedna warstwa, na pewno w zimie Was to nie uchroni, szczególnie w Polsce. Chociaż ja byłam w nim w Paryżu, myślałam, że będzie mi mega zimno, ale jakoś dało radę. Tam było na cały czas na plusie, ale no jednak było zimno i wiało, ale w Polsce jest troszkę zimniej. Dobra, tutaj mamy te zapięcia, te guziki, więc wszystko się inne zgadza. No ale tak jak mówię, ten spód od spodu, no to jest dramat. Sprawdzamy sobie teraz skład i metka, 100% poliester. Więc w sumie wcale się nie zdziwiłam. Jeżeli chodzi o rozmiar, to ja wzięłam rozmiar M i już się w niego ubieram. Dobra, więc tak się on prezentuje na mnie. To są te guziki, można sobie je zapiąć. Generalnie jest on spoko, ale ma duży mankament. On jest dość długi, bo sięga aż prawie do kostek. Jest tak w 7/8 łydki. I słuchajcie, niestety mam wrażenie, że on się troszkę rozszerza ku dołowi, więc wyglądam trochę jak z Matrixa. Więc no, to był moim zdaniem taki średni zakup. No i przede wszystkim, że wszystkie włosy do niego przylegają, wszystkie poproszki i mega się elektryzuje w nim wszystko. Więc no to jest ogromny minus. Generalnie moim zdaniem do jakichś zdjęć czy coś, ja sobie zakładałam tutaj jeszcze paseczek, to spoko to wyglądało, ale jeżeli chodzi o tak na co dzień, to w sumie ani razu go jeszcze nie miałam.
Więc moim zdaniem ten płaszcz nie jest absolutnie warty tej ceny, bo teraz na wyprzedaży w jakimś, nie wiem, Reserve czy coś możecie kupić dużo fajniejsze rzeczy. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Ja bardzo czekałam na ten płaszczyk, aż przyjdzie, bo myślałam, że to będzie taki, wiecie, płaszczyk, płaszczyk, co nie? A przyszedł taki misio, taki kocyk. Kocyk tylko zrobiony z tego kocyka płaszczyk. Dobra, i zobaczcie, mamy tutaj podszewkę, przynajmniej coś jest, więc może gdzieś dałoby radę w nim wyjść, ale na pewno nie w polską zimę, bo jest zdecydowanie za cienki. I tak jak powiedziałam, on jest takim kocykiem, tylko że w formie płaszczyka. I coś, co mi się mega nie podoba. Zapięcie, nie wiem czy mi się wyostrzy, ale zobaczcie co to w ogóle jest, to jest hit. To jest w ogóle jeden zatrzask, więc nie zatrzaski, tylko jeden zatrzask. Z drugiej strony on, nie wiem czy mi się w ogóle nie odpruł, jest. O tak wygląda. Nie wiem czy też mi się wyostrzy. W ogóle to ciężko dostrzec. Ja myślę, gdzie jest jakiś guzik czy coś. A to jest taki zatrzask plastikowy i on nie wytrzyma długo. Nie sądzę. Poza tym, no sorry, ale no już mogli chociaż taki zatrzask metalowy dać, albo guzik, a nie taki plastik chamski. No, ale dobra, przymierzamy. Dobra, moje włosy już są tak zelektryzowane, że mogłabym wytwarzać normalnie prąd. I słuchajcie, tak się on prezentuje. Nie wiem, czy jakoś super leży, powiem szczerze. Tutaj mamy ten zatrzask, tak? To wygląda z tym zatrzaskiem. Nie jest to w ogóle łatwe, żeby to zapiąć. Okej, w ogóle nie działa ten zatrzask na razie, ale dało się zapiąć, bo zapinałam to wcześniej. Tu jest taki, zobaczcie, wykładany. Mamy taki kołnierz. On jest fajny, on jest milusi, ale bardziej ja bym go wzięła jako szlafrok niż jako płaszcz. No myślę, tak jak na zdjęciu, że dodałabym jeszcze pasek i by było dużo lepiej. No ale co nie zmienia faktu, że no w zimę w tym nie pójdziecie. A w panterce... w wiosnę też tak średnio to pasuje? Na wiosnę? Jedynie zostaje Wam jesień tak naprawdę. No, ale generalnie nie jest taki zimny, tylko no mówię, no jak będzie wiało czy coś, on jest taki cieniutki, że możecie w sumie w nim chodzić po domu. Dobra, zdejmuję to, bo już moje włosy są na każdą stronę, mi tutaj wszędzie wchodzą i mówię Wam skład. Dobra, szukam metki i no nie spodziewajmy się nic innego niż, co? 100% poliester, tak, podszewka poliester i zewnętrzna strona również poliester. To jest taki misio, on jest fajny naprawdę, ale chudy, więc na zewnątrz tak średnio. Czy to jest warte swojej ceny? To było poniżej stówki na promocji? No, niech będzie, to niech będzie, okej, niech będzie. Dobra, przechodzimy do sukienek. I tutaj myślę, że będzie już troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o sukienki. Więc zacznijmy od tej mojej urodzinowej w cekiny. I ona jest naprawdę tak jak na zdjęciu, więc super, to jest duży, duży plus. Ja zamówiłam sobie M-kę, bo nie chciałam, żeby, wiecie, ta talia była dla mnie za wysoko. To wtedy taki się parasol tworzy z tego. Wolałam sobie wziąć M-kę, żeby była troszeczkę niżej. Te wszystkie cekiny się dobrze trzymają. Naprawdę to jest fajnie zrobione. Szybko od razu przeczytam Wam skład. A, i ma podszewkę, to też jest fajne, bo ten materiał jest taki prześwitujący, więc można tutaj normalnie rękę przełożyć i wszystko widać. Więc jeżeli chodzi o skład, to słuchajcie, słuchajcie, jest 82% poliester i 18% elastyna. Więc troszeczkę więcej. No ale to też pozostawia dużo do życzenia. Cena tej sukienki nie była niska, jeżeli chodzi na tą stronę i na ten skład, więc mam nadzieję, że będzie dopełniać to wyglądem. Przebieramy się. Dobra, ja już się przebrałam, tak to się prezentuje. Generalnie mi się ta sukienka mega podoba. Nie wiem, czy jest warta swojej ceny. Myślę, że można by byłoby coś znaleźć, może troszeczkę fajniejszego, ale to jest mega fajna sukienka, tylko ma ogromny minus, ale to myślę, że przez cekiny, bo zaczepiały się one cały czas o siebie, o inne rzeczy, więc no to jest ogromny minus, ale zobaczcie, naprawdę to wszystko fajnie leży i tak jak mówiłam, miałam rację z tą talią, że lepiej czasem wziąć większy rozmiar, bo
żeby to się wpasowało w naszą talię, no bo wiecie, Shein to jest zagraniczna strona azjatycka, oni mają tam całkiem inne, że tak powiem, wymiary, czy tam budowę ciała, tak? No, więc tak się to prezentuje, zobaczcie tutaj wszystko, o, właśnie mi się zaczepił. No, dobra, udało się, więc zobaczcie, naprawdę te cekinki są fajne, pomimo tego, że się zaczepiają i takie nitki zaczynają powoli wychodzić, no bo jak to się tam przerwie czy coś, to ten wielki minus, ale generalnie, no myślę, że nawet za tą cenę byłoby ok. Jeżeli jeszcze chcecie zobaczyć jakieś zdjęcia, bo robiłam zdjęcia urodzinowe w tej sukience, to już tutaj Wam wyświetlam, mam nadzieję, że Wam się spodobają. Dobra, ja wskoczyłam już znowu w mojego kota i została nam ostatnia rzecz, ale jednocześnie to są dwie rzeczy, czyli te czarne sukienki w dwóch rozmiarach i już je łowię, więc są one identyczne, mają, zobaczcie, tutaj takie cekiny również, czarne, a na dole jest tiul, jedna warstwa tiulu, rozporek i podszewka, tak więc tak się prezentuje, ona ma dość duży dekolt, i odkryte plecy, tu też jest zamek, ramionczka są regulowane, więc fajnie, zaraz Wam pokażę jak to na mnie wygląda, a teraz jeszcze szybciutko skład, no i nic zadziwiającego, 95 poliester, 5% spandex, więc taki ma to skład, nie wiem czy to jest skład do podszewki, czy do całej sukienki, bo niestety nie jest to wyszczególnione, jest tylko tyle napisane. Zaczniemy od rozmiaru M. Dobra, więc tak się prezentuje M-ka i jest to sukienka, którą zdecydowanie musicie nosić bez biustonosza, bo nie dość, że ma odkryte plecy, to jeszcze ma odkryty tutaj mocny dekolt. Tutaj się nie będę tak nachylać do Was teraz. Dlatego chciałam wziąć tutaj S-kę, żeby ta talia była troszeczkę bardziej ściągnięta, bo zobaczcie, tutaj jest luźno i przez to to wszystko podchodzi cały czas do góry. Nic się tutaj nie trzyma. I tutaj w ogóle tak trochę za szeroko wszystko tutaj, a to jest M-ka, ja nie jestem jakąś S-ką, więc się mega zdziwiłam, ale zamówiłam sobie S-kę i już wskakuję w S-kę. No i co? Generalnie S-ka dużo lepiej, tutaj wszystko lepiej się trzyma, nie jest absolutnie za mała. Czuję, że mam sukienkę, a nie, że ona tak mi, wiecie, lata i nie mogę jej kontrolować, a szczególnie to jest ważne, no bo przecież mamy tutaj taki ogromny dekolt, tak? Więc no to dużo dało, to zmniejszenie rozmiaru. Ale jeżeli chodzi o sukienkę za 100 zł, fajnie się prezentowała na zdjęciach, te cekiny dużo dawały, wiecie, takiego blasku, i troszkę się wyróżniała spośród tych innych czarnych sukienek ze względu, wiecie, na dekolt, na odkryte plecy, tutaj odkryte ramiona, więc ciekawie tutaj to wszystko się prezentowało. Jeżeli szukacie jakiejś sukienki na szybko, bo tak jak powiedziałam, wystarczy z 1,5 tygodnia i już jest u Was, to jak najbardziej, no tylko z tą rozmiarówką trzeba dokładnie to zamówić i wymierzyć. Dobra, więc ja już jestem w moim wyjściowym looku, to znaczy, że przymierzyliśmy już wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że haul Wam się podobał i teraz jeszcze szybciutko krótkie podsumowanie. Więc jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, to moim zdaniem okrycia wierzchne nie są warte tej ceny. Myślę, że jest to spowodowane tym, że my w Europie mamy dość takie, wiecie, porządne te zimy. I ja zamawiałam już w wielu sklepach internetowych i często właśnie te okrycia wierzchne zimowe przychodziły jak na taką wczesną wiosnę lub wczesną jesień. I tak bardziej się skłaniam ku temu z panterki, ale no tak jak mówię, on jest dość taki puszysty, najlepiej z jakimś paseczkiem czy coś, ale jeżeli bym miała kupować to jeszcze raz, to bym nie kupiła tych dwóch rzeczy. Jeżeli chodzi o te dwie sukienki, to jak najbardziej są na plus. Jeżeli chodzi o tą szarą, cekinową, to super się sprawdziła. Ta sukienka spełniła swoją rolę. Oczywiście skład pozostawia wiele do życzenia, cekiny się zaciągają, ale myślę, że jest to wina, wiecie, cekinów, tak? Że one mają taką po prostu strukturę, tak działają. Jeżeli chodzi o tą sukienkę wieczorową, to moim zdaniem spełniła swoją funkcję. Była kupiona dość na szybko, miała dobrą cenę, ale wyglądała efektownie, ale zobaczcie na przykład, tak jeszcze powiem,
Te cekiny tutaj są zrobione kompletnie inaczej niż na tamtej sukience. Tu się żaden cekin nie zaciągał, więc no widzicie taką różnicę. Aczkolwiek, jeszcze wracając do tego, o tej czarnej sukience, podsumowania, to jest to sukienka tanio zrobiona. Ona nie jest, wiecie, nie ma idealnie wszystkiego podszywanego, obszytego i tak dalej. Więc jeżeli macie ją założyć na jedną noc, to jest ok, ale ona wam nie posłuży, nie wiem, kilka lat, na wiele, wiele różnych okazji. To raczej nie. Bo jest to sukienka z taniego materiału, tanio wykonana i nic z tego nie zmieni. Podsumowując, to jestem dość pozytywnie do nich nastawiona, tylko musicie, wiecie, dokładnie myśleć, co wybieracie i patrzeć na składy, bo nie wiem, czy znajdziecie jakieś takie perełki w dobrej cenie, z dobrym składem, z bawełną, wełną, czy innym dobrym materiałem. Więc musicie mieć tego świadomość, że na przykład tak jak zakładałam te dwa płaszcze, moje włosy już były, no wiecie, z każdej strony, tak? Więc na to trzeba uważać i mieć tego świadomość. Jeżeli będziecie mieć tego świadomość, będziecie pewni, że chcecie to kupić, możecie to kupować. I tak jak powiedziałam, zastanawiajcie się nad okryciami wierzchnymi, bo oni nie mają takiej zimy jak my tutaj mamy i po prostu nie znajdziecie takich ubrań na taką zimę. A tak ogólnie to na plus i trochę na minus. A dajcie w komentarzach znać, co Wy sądzicie, czy kupowaliście w Shein i co sądzicie o tym sklepie. No, to moi drodzy, dziękuję za dzisiaj i do następnego filmu.